Witamy, witamy, witamy. Chwilę nas nie było, przerwa była niezbędna, bo nie wiem czy wiecie, ale podczas trwania 7 out wrzuciliśmy dla was łącznie 8 godzin i 35 minut materiałów. Wszyscy byli tak zajechani, że zwyczajnie musieliśmy dychnąć. Czasem trzeba też załatwić trochę tych prywatnych spraw, ale już jesteśmy i wracamy. Filmów nie planujemy na co tydzień, ale za to jak już będą, to raczej możecie się spodziewać czegoś takiego jak tu, czyli... No raczej z pierdolnięciem i tak, może to określę, bez zbędnego macania się. Także niech będzie tyle tytułem wstępu, bo chcę zacząć od fajnego sposobu, aby opowiedzieć wam kilka tematów, jeden po drugim. Zaczynamy. Co robiliśmy przez ostatnie tygodnie? No możemy się umówić, nie leżeliśmy, a nudy nie było. Potrzebna mi przestrzeń, rodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. 14 stycznia kończy się ta niesamowita transmisja i określenie tego słowem niesamowita to w sumie za mało. Blisko 700 tysięcy oglądających w piku, parę dziesiąt osób na planie w studio, nowa maszyna losująca, materiały przygotowane specjalnie z okazji finału, gigantyczne emocje, które dla wielu z was były największą wartością dodaną posiadanych losów. Padają kody zwycięzców, są telefony. Są te wzruszające dość, no i też takie pełne szoku. Pan ogląda live'a czy nie? Właśnie przed chwilą wyłączyłem, bo usypiam dziecko. Dobra, a panie Karolu, chciałby pan do żłobka takie dziecko wwozić na przykład RS6? Jak najbardziej, ale nie wierzę jakoś w to. Jeden kuchacz, to jest mój kot, tak. To jest twój kot, kurwa, wygrałeś Audi RS6, mordo! Jezu, ale naprawdę to się dzieje, nie, ja nie wierzę w to. Ale i są te z kategorii dość komediowych. Co tam z tyłu? Co tam z tyłu, chłopie? Wypuść ją, wypuść ją! Siema! Siema! Czy wy jesteście delikatnie przychmieleni? Siema! Mało powiedziane, buta! I tym oto pozytywnym akcentem cała akcja jedną nogą przechodzi już do historii. Można by było z tego zrobić spokojnie cały odcinek, ale standardy tego, co jest tutaj pakowane, poszybowały gdzieś wysoko, wysoko. I wrzucam to tutaj jako dodatek, ani tytuł, ani miniatura. Bezczelne, ale to lubię. To jest Audi RS6. A to jest montażysta Daniel. Montażysta Daniel, który przez ostatnie miesiące zapomniał, jak wygląda jego żona oraz w jakim wieku są jego dzieci. Przepracował kilka miesięcy po 17-18 godzin na dobę. No i jak już pewnie się domyślacie, teraz będzie tworzył on symbiozę wraz z tym właśnie RS6. Tak jest. Dobrze słyszysz, drogi widzu. Właśnie wynagradzamy montażystę RS6. Ale tak o, nie może być. Nie może być tak, wiesz, bez delikatnego zrobienia w ch**a, no po prostu nie może. Poznajcie również Skodę Octavię. Tylko Skoda. Zabójczy biały lakier, z wyposażenia dodatkowego mamy tutaj wentylki do kół, klamki w drzwiach oraz kierunkowskazy. RS-a chowamy piętro niżej, pod płachtę, natomiast pakujemy naszego statystę, prowokanta. Grażyna w tym czasie odbiera Daniela z chaty pod pretekstem jakiejś tam drobnej niespodzianki. Nagrywam. Będziesz tak się stresuje, nie wiem co on wymyślił. On jest tak bardzo nieobliczalny, że nie mam pojęcia czego mogę się spodziewać. No i przed wjazdem na parking czeka Przemek, bo wieje wiatr i trzeba wpiąć mikrofon. Nie przeciągamy, zaczynamy. Ale jaja. Co ty kombinujesz? Witam bardzo serdecznie, nic nie kombinuję, ale fajnie byłoby jakby sobie mikrofon założył, więc proszę cię bardzo. Nic nie kombinuję, ale załóż mikrofon. Szybni. Jest? Jest! Zapięte! Wjeżdża, 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 wjeżdża! Co wy dajecie? On jeszcze nie wie, że pod płachtą jest chłopie Skoda. Halo! Chodź, chodź, chodźcie wszyscy! Powiem ci tak, nie stresowałem się przed porodem, nie stresowałem się przed maturą, nie stresowałem się przed weselem, a tu mam takiego stresa, że aż mi się ręce trzęsą. Wziąłeś ze sobą dzieci i małżonkę. Wziąłem. Słuchaj, chodźcie oglądać, natomiast chodź, ja ci coś powiem, Danielku. Chodź, stań sobie tutaj, żeby była taka chwila, możemy przejść tylko na tą kamerkę. Setki godzin twojej pracy, żeby materiały zawsze były w sobotę o 14. Koczowałeś przed tym komputerem. Mało tego wszystkiego, pamiętam jak dziś, kiedy był twój ślub i ty pojechałeś na ten ślub po tym, jak skończyłeś montować film o godzinie 11. I chcielibyśmy ci, Danielku, my wspólnie, wszyscy tutaj, którzy tworzymy ten kanał oraz wszyscy widzowie, którzy przyczynili się do finansowania takich rzeczy, bo ty jeździsz Skodą na co dzień,
żebyś miał upgrade. I zdejmij sobie teraz płachtę, Danielku. No zdejmuj, ciągnij tą płachtę. Ja ściągnę razem z tobą. Popatrz. Z oktawka? Nie wiem. Oktawka w kombiku. A ty jaką masz teraz? Sedanie. W sedanie masz? No to w kombiku to chyba lepiej. Ale Danielku, sytuacja jest taka, że ja w ręce trzymam od czego innego. Jak to może być? Może to Audi RS6? Może ta Skoda to była przykrywka? Co ty pierdolisz? O kurwa! Jezu, wy jesteście niemożliwi! Ale nie płacz, Darka, no co ty? Maksio, nowa fura dla taty. Idź zobacz. Co tu się stało właśnie? Panie, tak dojechane, że to jest... RS szuka, mój jebany dream car, jeszcze cała czarna. I ain't got none, don't care which means I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back, so now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Living kiddie taking lives, I'm taking souls. Can see mine's never been stolen. I'll take heads off, I'll leave them rolling. Just like balls in bowling. Idealnie, robiłeś Q&A dla swoich widzów. Jaką byś chciał furę mieć na daily? I powiedziałeś Audi A6. A ja już wtedy miałem dla ciebie kupione RS6. Ono już było u nas wtedy. Ja ci powiem, jak to jest, że A6 to jest mój dream car, bo wiedziałem, że na RS6 no raczej daleko mi to rokę, no bardzo, bardzo daleko. No to słuchaj. No, ale RS6 to zawsze był mój dream car, no. Audi RS6 jest twoje, mordo. Za setki, a właściwie tysiące godzin pracy, stary, przy tych materiałach, co? Które ludzie dostają. Co to się stało? Wsiadaj do środka, nie. Bierz Darkę młodego, bierz. Jedźcie. Chłop jest w szoku. Ja na tapecie miałem kilka razy takie samochody. A teraz mogę sobie do tego wsiąść? Jak jest, Maksio? Fajna fura? Fajna? To poczekaj, aż odpalimy. Tatę, odpal. Jest git? Mhm. Tatę, dodaj trochę gazu. Ja nie mogę. Boże, ty oszalałeś! To on oszalał, to on siedzi tyle przed komputerem. No mówiłem, że Kamil jest nieobliczalny, prawda? Ale zawsze to miałem myśl taką pod tym kątem, że dostawałem tyle materiału, że to było nieobliczalne, ile czasu będę siedział przy nim. Ale teraz w tą drugą stronę to jest nieobliczalne. On ma wydech zrobiony? Nie, to jest seria. To tak gada na serii? Bo 4 litry V8. 4 V8. A co jak zobaczyłeś Skodę? Ucieszyłem się, bo stary, chciałem zrobić upgrade Octavii na kombika, przysięgam. No to masz upgrade na kombika. Słuchaj stary, drugi komplet kluczyków, pozwól, że sięgnę do mojej kiermany. Mówię absolutnie poważnie, tu jest drugi komplet. Na pierwszym samochód tutaj przyjechał. No i jesteś właścicielem Audi R6, mordo, w tej chwili. I to jeszcze dorwaliśmy, chłopie, taką igiełkę. Ona ma 50 tysięcy przebiegu, to jest praktycznie świeżo dotarty samochód na ten motor i podzespoły, które tutaj są. Jezu, ja muszę wyjść i przytulić do nich wszystkimi, bo to jest... Na misia. Powiem tak, ten gość, ja już powtarzałem mu to nieraz, nie? Ale dla mnie to jest jedyna osoba na polskim YouTubie, która zasługuje na to wszystko, nie? Nieprawda. I teraz nie mówię o tym teraz, że dostałem samochód dzięki temu, ale to, jakie on wypracował we mnie przez te półtora roku umiejętności, jaki ja przez niego stałem się pracowity, rzetelny, w ogóle wszystkie takie najlepsze cechy, o które zawsze marzyłem, wypracowałem sobie dzięki niemu, nie? Wcale, że nie. Tak jest. Ja ci po prostu najebałem tyle materiału, żebyś leciał przy nim systematycznie, a ci ludzie, którzy brali udział w 7 aut i którzy, stary, tworzą te liczby na kanale, tworzą je między innymi za to, jakie my im dajemy te filmy. Filmy przekładają się na pieniądze. Pieniądze możemy później inwestować w filmy, ale i w to, żeby każdy kurwa w naszej ekipie jeździł sportowym samochodem. Jak ci się podoba? O, nie ma za co! Będziecie sobie gonić. Jesteś? Siedzisz? Patrz. Skodzina nowa. Tutaj? RS6 taką? A ty ja no moja już! Mocno co? No, ty kurwa! Idealne, rodzinne.
nie mrzucę. Nie, nie mów nawet. Maxu, trzymaj się! Ja się boję wcisnąć do kąta gaz tutaj. Moja składa ma 120 koni! A tu jest 600 chyba, nie? Tu jest 600, tu jest 600, no. Teraz mam wcisnąć? Max, jesteś gotowy? No, trzymaj się. Ile to ma koni? Ponad 600. To jest 4 razy więcej niż mój samochód. Teraz już. Co? 5. Ponad 4. Nie, tak? 5 razy więcej. Ale jedzie, co? 3 sekundy do paki. Nie wcisnąłem jeszcze do końca. Darka jak się cieszy, chłopie. Idąc dalej przez nasz mocno w cudzysłowie urlop, ja musiałem w końcu poświęcić trochę czasu na temat budowy, która wielkimi krokami zbliża się w stronę końca. To, co widzicie na ekranie, to nie jest budowa wiaduktu kolejowego, ani też galerii handlowej, tylko przyszedł czas na to, żeby okna do siedziby założyć. To frontowe to jedna z największych szyb w kraju i w ogóle to jest największa szyba, jaką u nas w kraju da się wyprodukować. Ma 7 metrów długości, ponad 3 metry wysokości, waży tyle co samochód osobowy, bo 1600 kg i gdyby tego było mało, to niestandardowych rozwiązań będzie w tym budynku jeszcze więcej. No, także widzicie, już całość zaczyna się prezentować. Nie ma co się oszukiwać, to będzie siedziba kanału na miarę tego, co tu się wyprawia. Wszystkie auta w końcu w jednym miejscu. Siedziba do nagrań, jak na YouTubie w Ameryce. Zamknęliśmy budynek i przechodzimy powoli do prac wykończeniowych. Jak już przy pracach jesteśmy, to urlop naprawdę był w cudzysłowie, bo cały czas trwają prace nad tematem filmu, który opowie o naszej historii i o tym, jak to wszystko wygląda z backstage'u, ale uwaga, w kinie. W związku z takim, a nie innym rozwojem sytuacji został zmieniony scenariusz, ale gwarantuję wam, że to naprawdę będzie mocne. Naprawdę wiem, co gadam, a film będzie czymś przełomowym w swojej kategorii. Najważniejszym jest to, żeby nie zostać tym billboardem. Dostaną kurwa content, a nie dostaną reklamą w pysk. Są pewne rzeczy, których nie zrobię dla zasięgu. Czuję się częścią polskiego internetu, ale momentami jest mi wstyd za to, co się tutaj dzieje. Ja sobie robię swoje, ja jestem sam dla siebie alfa. Bijemy tutaj dzisiaj rekord świata, mordy! 3, 2, 1! Pokażę, jakie ten mały telefonik ma pierdolnięcie. Datę premiery mogę już oficjalnie zakomunikować. W całej Polsce 22 marca tego roku, więc właściwie już za chwilę. Stworzyliśmy nawet wydarzenie, w którym zaprezentowaliśmy film w największej sali kinowej w Polsce i nagrywając tym samym wstęp do jakby końcowej wersji tego filmu. I to jest Matrix, bo wyobraźcie to sobie, byłeś na premierze filmu, ale w wersji finalnej za miesiąc będziesz w nim grał. Film nie jest moją biografią. Myślę, że to coś znacznie fajniejszego i myślę, że skupiamy się w nim na tym, jak działa cały ten internet, cały YouTube, cały Instagram. Po prostu moja historia w mediach po tym oprowadzi. Zresztą, co wam będę gadał i opowiadał, zobaczycie sami. Ostatni etap to sesja zdjęciowa. Jo, jesteśmy w stolicy się znajdujemy, wielkie miasto, wielki świat, wielka sesja zdjęciowa. Ten człowiek robi, proszę, jaki zajęty jest. Puerto Pano, strykam zdjęcia jak kapanos. Ja się nie przywita. Ham i prostak. Zdjęcia do plakatu w finalnej wersji, no i właściwie zostały nam animacje i temat wykończenia materiału. Także 22 marca premiera dla wszystkich z was, którzy ciekawi tego projektu. W międzyczasie gratulacje dla Przemka, ponieważ wcześniej nie chcieliśmy zapeszać, zdał wszystkie egzaminy i został pełnoprawnym pilotem śmigłowców. Serio. Jego przygoda z tworzeniem wspólnie z nami treści, które oglądacie, doprowadziła go m.in. do zostania pilotem helikopterów, co w jego wieku jest naprawdę mocnym osiągnięciem. A jak już przy mocnych rzeczach jesteśmy, to...
Temat za tematem, a na chwilę obecną przychodzi czas na R34. Inspeka z kierą po lewej stronie, a gdyby tego wszystkiego było mało, to już daleko mu od serii, jeżeli chodzi o moc. No ale właśnie o tym będzie ten fragment. Samochód co prawda jest brudny po trasie i ma zdjęte spoilery od spodu, żeby wjechać na hamownię, więc może nie powala wizualnie, ale za to naprawdę wpakowaliśmy wór siopy, żeby tak rzadki egzemplarz miał wszystko co najlepsze. Całkowicie przebudowany od podstaw sześciocylindrowy RB26, piękne, czyste wykonanie. Zadbaliśmy naprawdę o każdą śrubkę, każdy wężyk i każdy centymetr, na przykład wiązki elektrycznej, aby finalnie wystroić go i zadbać. Po pierwsze o moc, a po drugie o wasze wrażenia dźwiękowe podczas pracy na obciążeniu Symfonia GTR-a na single turbo. Czy myślicie, że dałoby radę z tego, co już do tej pory pokazaliśmy, zrobić kilka vlogów? Jeżeli tak, to oczywiście macie rację, ale jeżeli mają być zajęcia z WF-u, jeżeli ma być podnoszenie poprzeczki, to ma być podnoszenie poprzeczki, a nie jakieś macanie się. Więc nie zwalniamy i lecimy dalej. No i podczas naszej drobnej nieobecności na kanale, znaczy no nie była to taka nieobecność może aż do zera, bo w międzyczasie zahaczyliśmy jeszcze WOŚP na spontanie. Przepraszam, dyrdy małko. Którędy na ryneczek główny? Przyszedł czas na ostatnią fazę akcji Kryptonim 7 Aut. Wynajęliśmy cały tor na cały dzień. Zebraliśmy wszystkich, no, oprócz naszego króla Saint-Tropez od E46. Ale uwierzysz w to, że jestem w Saint-Tropez? A teraz jesteś w Saint-Tropez? No dokładnie! No bo on akurat w tym terminie nie mógł, natomiast każdy mógł wziąć swoich przyjaciół czy rodzinkę, aby odebrać swoje już samochody. No i tak się składa, że złożyła nam się idealnie piękna pogoda, w ten oto poniedziałek za mną idą ludzie, którzy mieli największego farta z tego wszystkiego, a mianowicie laureaci i zwycięzcy samochodów, które schowaliśmy w boksach, a już za chwilę staną się ich własnością. Krótkie wyjaśnienie, co kręcimy, jak kręcimy i uwaga, przechodzimy od razu do premiery dla całej Polski. Tak wygląda nasz poszukiwany przez wszystkich kolumbijski Marcin B. Cóż za przystojny jegomość i cóż za piękna Supra w jego rękach. No jest zajebista, muszę przyznać. Bardzo chciałem ją odkupić, ale bardzo nie chcę się jej sprzedawać. Magdo, nie. Opowiedz nam historię dotyczącą Kolumbii, bo cała Polska chce to usłyszeć. Bardzo mi przykro, że nie przyjechaliście po mnie, chociaż było obiecane. Oczywiście żart. No. A no historia była ciekawa, bo nie mogłem wtedy odebrać tego telefonu, bo byłem u góry. Okay. No, potem już było ciekawie, jak zobaczyłem. I natychmiast bieg tam, gdzie internet, oddzwoniłem. No. No i szok. No i szok, no bo stary, wygrałeś super, no rewelacja. No a syn w pogoni do Warszawy, no, jest no, potem już była historia mega, włączyłem sobie live'a, także no było ciekawe. No robi wrażenie. Czym ty jeździsz na co dzień? W tej chwili jeżdżę służbowymi samochodami, tylko nie mam swojego, odkąd mi ukradli, nie mam, więc... Ukradli furę? No. O kurde. Tak jakoś wyszło. I czym teraz tak na co dzień tą firmówką? A firmówką jeżdżę Berlingo. A. No co to? No to ode mnie jeszcze raz gratulacje. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby była najlepiej sprawującą się weekendową zabawką w historii. Myślę, że tak będzie. Natomiast Audi RS6, moi kochani, wygrała para, która ma dzieciaczka, więc w sumie złożyło się jak na zamówienie. Moi rówieśnicy mega sympatyczni. Pal go! Co, nie pali? Nie wiadomo czy. No tu masz przycisk, na dole. O, właśnie. Tak, który się ma. A hamulec musisz. A, hamulec musisz wcisnąć, no. Jeździłeś nigdy automatem? Nie. O mordo, to może ja ci go odwiozę do domu. A czym jeździłeś na co dzień teraz? Passatem. W manualu? Manual. Jakim silnikiem? 2.0 benzyna. Który rok?
2001. No to teraz 2022, 4.0, V8, benzyna, ponad 600 koni mechanicznych. W automacie gościu, że wypniecie strzewiku. Na pewno. Słuchaj, wrzuć sobie tutaj RS, sobie klikasz RS2, poczekaj aż on zejdzie ze ssania za sekundę, jak się zagrzeje. A kobita jest w szoku jeszcze, jak widzę. Chyba tak. A które wy jesteście roczniki? 9.5, a żona 9.9. Jesteś 9.9? Tak. No to jesteś rok młodszy ode mnie. Młodszą życie. No. To wariacie, spróbuj troszkę dodać gazu. Czekaj. O, otwarła się. No. Musisz tak delikatnie, wiesz, do 3000. No i jak się czujesz? Nie umiem tego opisać. Jest zajawa, co? Jest. E46 również poznały nowych właścicieli. Ziomale, którzy trafili tą niebieską, to zajawkowicze driftu z Torunia. Bardzo w porządku, młode chłopaki z zajawką. No i jak słyszeliście na live, zajmują się budową takich wojowników na co dzień. Podobno ma im służyć do nauki driftu swoich klientów. Srebrna natomiast trafia do naszej Alicji z Krainy Gruzów i Alicja przyjechała z ziomalami, którzy ogarniają temat. Pobawili się trochę, natomiast koleżanka chce sprzedać, więc ja taką oto srebrną kupetę bardzo chętnie odkupię i tym sposobem Alicja będzie miała parę dziesiąt koła na ruchy. A ostatnie, co zostało nam do wydania, to nasza para, która nie ma co ukrywać. Farta miała potężnego. No ale doskonale wiecie, przecież nie da rady, żeby każdy wygrał. Iluś przegrywa, żeby ci jedni byli farciarzami. Każdy z was mógł być na ich miejscu. Dobra, i na sam koniec M3 plus A45. Chodźcie, szefostwo. Chodźcie, się poprzytulamy, bo nie wiem, jakim cudem wy macie takie szczęście. Też naprawdę nie wiem, ale też... No i jaki to jest feeling, że za tą bramą stoi sprzęt, który za chwilę trafi do was, łącznie grubo ponad 1 000 000 zł. Zostawiacie, sprzedajecie, jedno zostawiacie, dwa sprzedajecie. Wiesz co, feeling, myślę, że dopiero poczujemy tak naprawdę, jak wyjadą, no. Co będziemy czuć. Ale no, palnąłem na live, że M3 zostanie z nami, ale po takim chłodnym przemyśleniu myślę, że zostawimy sobie Mercedesa. Zostawiacie Mercedes, sprzedajecie M3. No to paręset tysięcy ładnych, pięknych, okrągłych złotych zasili wasz budżet. Jest to fajny kopniak, myślę, w naszym akurat tutaj rozwijającym się życiu. Jeśli można zapytać, ale jeżeli nie chcecie, to nie mówcie, macie już jakiś plan, na co wydać? Mieszkanie, w czasy, inwestycja? Chyba mieszkanie to będzie taka najprostsza właściwie, wydaje mi się, inwestycja, więc chyba w to pójdziemy, ale jakieś wakacyjne budżety strzelimy, czemu nie? A z jakiego miasta? Z Warszawy. Z Warszawy, no dobra. Słuchajcie, no to nie trzymam was dużej w niepewności. Jakbyśmy mogli podnieść bramę. W związku z tym, że nagrody główne, postanowiliśmy je jeszcze przykryć. Chodźcie tu, próg. Uwaga, 3, 2, 1. Wyjedźmy nimi do światła dziennego, bo ten kolor w słońcu to będzie cios. Jeżeli sprzedajecie, no to rozumiem, że zmiany kolorów was nie interesują, bo Damian jest do dyspozycji. Tak, ale nie, nie. Ale to wygląda, powiem ci. Ja jestem tak zakochany w Touringu od zawsze. I co, dalej sprzedajecie Touringa? Wyciągam ten jeden i jest wasz kod. Wiesz co, to było tak, że siedzieliśmy, oglądaliśmy całego live'a, no i już ostatnie losowanie, więc ja wyciągam telefon, Kacper też, siedzimy na kanapie, czytasz dwie pierwsze litery, QW i ja tak patrzę sobie, no nic, odkładam ten telefon, zerkam w prawo, a Kacper trzyma ten telefon, oczy wiesz. Ja mam ciary. Ja też. I tam jeszcze było pewne opóźnienie na live'ie, więc wiesz, ty tylko zdążyłeś przeczytać i już był telefon. I tak w ogóle, co tu robisz? Co dalej, no nie? Czyli ledwo przeczytałem i wy już dostaliście telefon. Dobra, słuchajcie, mamy wszystkie nagrody wydane. Tak naprawdę pozostaje mi wszystkim wam serdecznie gratulować. Macie zajebistego farta. Dziękuję wam, że braliście w tym udział. I gratulacje dla każdego ze zwycięzców. Zwycięzca X5M również został zaproszony. Była to dodatkowa świąteczna nagroda od nas, dla was, darmowa. Taka for fun. Podpisy pamiątkowe, zdjęcia i chwila rozmowy z każdym, bo każdy chce o coś zapytać. Natomiast tor wynajęty nie po to, żeby stał pusty. Wręcz przeciwnie. Kto ma ochotę, ten jeździ sam. Kto ma ochotę, żebym pożegnalnie przewiózł, wiecie jak jest. Nie trzeba mnie namawiać. Zobaczmy, czy jeździ. Wojtek, zapuść. O ja. Jedzie? Jedzie. Zajebiście jest. Ale może się wiemy, co ani nie chce tak jechać.
to nie dla ciebie? Nie. Niby kombi, niby rodzinne. No nie jest twoja! Nie, teraz już wiem. Jak wsiedliśmy tutaj, to trochę szkoda jednak sprzedać, ale zobaczymy. Zaraz się przejedziemy i nie będziecie chcieli sprzedać. Czy jesteśmy w kilka osób, więc on nie będzie aż tak żwawo bokiem szedł. Jaki fajny parking szczęścia tutaj. No. To jakiś komis jest? Jak na giełdzie w Słomczynie, zobaczy. Tu pop super sprzedaje, maskę otworzył. Normalnie wszyscy chodzą dookoła. Tutaj państwo są, już piszą glejty na M3, zobaczcie. Tu już sprzedali M3. Tutaj goście już pakuje do bagażnika A45. RS6 jakaś rodzina ogląda, czy to jest to, czego potrzebują akurat. No i tam X5, jakiś gość prowadzi wywiad chyba do TVN Turbo. No i na samym końcu są M46, nie? To jest giełda w Radomiu. 3, 2, 1, no i po tym oto krótkim i lakonicznym wstępie przenosimy się już zupełnie na inną część planety. Znajdujemy się, moi kochani, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przylecieliśmy tutaj już 2 dni temu, no i na samym wstępie było całkiem miło, no bo odebrał nas z lotniska jakże różowy Bentley. Gdyby Bentleya było mało, to on w obstawie z Rollsem oraz z gigantycznym amerykańskim Cadillaciem. Bardzo miły odbiór to był, natomiast tylko my mogliśmy przylecieć do Dubaju i nagle spadł naturalny, niewywołany deszcz, co tutaj ma miejsce naprawdę bardzo rzadko. Natomiast dzisiaj, podczas kiedy to nagrywamy, nie dość, że mamy piękne dubajskie słoneczko, zapowiadane 26 stopni Celsjusza, znowu włączyła mi się labudyjska pogodynka, to jeszcze do tego wszystkiego nie mamy już 2 czy 3 samochodów, tylko samochody w ilości sztuk 22. Dzisiaj, moi kochani, po Dubaju Positive Waze. Positive Waze, który możecie pamiętać, do tej pory jeździliśmy po Polsce, dzisiaj tutaj Zjednoczone Emiraty. Mało tego wszystkiego, ci z Was, którzy oglądają ten kanał od naprawdę bardzo dawna, mogą pamiętać nawet nasz pierwszy wyjazd do Dubaju, kiedy pokazywaliśmy, jaki towarzyszy temu miastu rozmach motoryzacyjny. I myślę, że w tym, co zobaczycie w dalszej części tego materiału, będzie nie gorzej. A wręcz przeciwnie, pamiętam, o, właśnie sobie Spider koło mnie parkuje, i przepuścimy sobie autobus. Dobra, niech se tam parkują. W każdym razie pamiętam, jak byliśmy tutaj w Dubaju i śmigaliśmy na jednego hurakana, a 2 dodatkowe się do nas dołączyły i łącznie śmigaliśmy na 3 hurakany. To wtedy wyglądało zajebiście, było poruszenie. No a dzisiaj tutaj przyjechaliśmy ekipą paru 10 osób z Polski i będziemy śmigać na paręnaście, parędziesiąt supersportowych samochodów. Także nie ma co już przeciągać. Rozpoczynamy fragment poświęcony Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o ten podjazd przed hotelem, w którym się zameldowaliśmy, a swoją drogą jest to hotel, który jest jednym wielkim melanżem, no to wygląda to tutaj ciekawie. Mamy hurakana w Spiderze, SVJ w Roadsterze, Huracana, Ferrari, Huracana STO, McLarena, którym ja będę jechał, albowiem, moi kochani, ja wybrałem McLarena 720S w Spiderze. Natomiast jest również coś, co chcę Wam pokazać, a mianowicie Kulinan. Jakby takiego możecie znać, ze względu na to, że jest to Kulinan w Mansory, w bardzo podobnym pakiecie do tego, którego mamy u nas w Polsce, do Kit 98. Natomiast ma on tego fejda, o którym mówiłem. No i teraz właśnie, jak się na niego popatrzy z tej perspektywy, no to ten samochód dla jednych wygląda zajebiście, a dla drugich wygląda przeniezajebiście. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tego fejda, no to tutaj jest, nie wiem, w kamerze Wy możecie tego nie widzieć, natomiast no tak se. Ale jeżeli chodzi o sam look, no to na przykład mnie się podoba, no a niektórzy mówią, że taki typowo dubajski. No i do tego tutaj jeszcze mamy ten środek od Mansory. O, to jest momentami już przegięcie pyty. Wszystko jest miętowo. Nawet nie wiem, jaki do końca to jest kolor, bo nawet elementy, które nie są w tym kolorze, jak tu jest tyle tego, to odbijają światło i stają się elementami w tym kolorze. Natomiast ma jedną zajebistą rzecz, a mianowicie nigdy nie widziałem tego wcześniej, że nawet światła ma tak jakby z gwiezdnym sufitem w cudzysłowie. I zobaczcie, że logo RR tutaj z boku ma wykonane z jakichś tam diamencików, które również
świecą. To akurat jest kozak. To jest minimalnie inny pakiet od naszego, natomiast zwraca fest uwagę, powiem wam, kto nie przychodzi, to się k***wa jara. Natomiast ja, tak jak mówiłem, McLaren 720S, czy jest to samochód nadzwyczajny? No na pewno nie. Czy jest to samochód wybitnie piękny? No w serii też raczej na pewno nie. Czy jest to samochód, który ma parę dziesiąt tysięcy kilometrów przejechane na wypożyczalni? Oczywiście, że tak. Czy jest zajechany jak szmata? Oczywiście, że jest. Natomiast do wyboru były jeszcze Huracany. No a umówmy się, że z Huracanami mamy całkiem sporo do czynienia u nas w Polsce. A tutaj mamy zajebiście drzwi do góry. Jedyny raz, kiedy ja śmigałem 720, to było w Miami. No a tutaj mamy Spidera, więc mamy ściągany dach i mamy też przycisk start. No i nawet to gada i 720 całkiem fajnie jeździ. No największy minus tego samochodu to jest to, że on seryjny całkowicie nie wygląda. No ale i tak w Dubaju nie ma co rywalizować. Tutaj na co drugiej ulicy znajduje się Veyron albo Chiron albo jakiś Koenigsegg. Zdarza się całkiem sporo Pagani. Mam nadzieję, że uda nam się coś trafić, chociaż sami my jadąc będziemy tworzyć tak duży peleton, że jeżeli ktoś z zewnątrz będzie się chciał dołączyć, no to będzie miał ciężko, żeby się przebić. Właściciel Ferrari jedzie w STO i to jest najlepszy dowód na to, że STO to najlepszy Huracan w historii. No my w McLarenie, robi się już korek z super samochodów. W tym momencie stoimy, ale mam nadzieję, że zaraz wyjedziemy na drogę i będzie to wszystko fajnie wyglądać. Swoją drogą miałem klepniętego takiego w Noviteku, ale dzień wcześniej jakiś Habibi z ułańską fantazją pokonał krawężnik 50 na godzinę, no i wyeliminował go z rozgrywek. Z jednej strony nie ma co się dziwić, słoneczna niedziela, ale powiem wam, że takie moje odczucia to straszne korki są w tym Dubaju. Ja nie wiem. Nie wiem, co jest bardziej abstrakcyjne. To, że wyjechaliśmy z hotelu na paręnaście, parędziesiąt samochodów, a zgubiliśmy się wszyscy, mimo że jesteśmy na palmie w Dubaju i właściwie nie da się zgubić, a każdy jedzie osobno? Czy może to, że operatorzy napierdalają z Rolls-Royce'a w Mansory w miętowo-czarnym kolorze? Co to jest w ogóle za abstrakcja? Gdzie wy robicie, że wy Rolls-em operacyjnym robicie? Aha! O, Aventador w tunelu, to może być dobre. No rzeczywiście, nie wiem jak wy to słyszeliście, ale było zajebiście głośno i fajnie. O, następny. Powiem tak, chciałem skomentować to, jak w tym tunelu brzmią te samochody, jak wyglądają i tak dalej, ale było tak głośno, że jak sam zaczynałem gadać, to w ogóle siebie nie słyszałem, więc co dopiero wy, gdybyście mieli to słyszeć. No, Dubaj sprzyja takim samochodom, jeżeli chodzi o dźwięk, akustykę w tunelach, natomiast nie sprzyja, jeżeli chodzi o fotoradary. To jest absolutny dramat. Pierwszy przystanek, podróż nie była zbyt długa, dojechaliśmy na sam koniec wyspy, na sam koniec palmy. Powstał tutaj ostatnimi czasy jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. No i powiem wam szczerze, że jak to w Dubaju, mają olbrzymi rozmach. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda, jak wygląda parking, jak wygląda Zatoka Perska, która jest no właściwie po sąsiedzku. Teraz jak wrzuciliśmy tutaj do tego wszystkiego jeszcze tyle pięknych, kolorowych samochodów, zobaczcie, jak na przykład pasuje tutaj pięknie ten zielony prosiak 911 Turbo S i to wszystko, co za moimi plecami, no to mamy tutaj tak naprawdę piękną sprawę, która zajebiście cieszy oko i która zajebiście przede wszystkim dla fana motoryzacji oddaje to, jaki klimat panuje tutaj w Emiratach Arabskich. Faktycznie przy budowaniu tego hotelu wygląda, jakby mieli kot na Unlimited Shopę w prawdziwym życiu. Mocno. No ale tematy budowlane w tym filmie mamy już za sobą. Tamto się imperium buduje, a nie jakieś szejki, złote klamki i inne tego typu. Zróbmy coś fajnego. Zróbmy fajne nagrania, zróbmy również fajne fotki. Zróbmy tak, żeby było pięknie dla każdego oglądającego. We'll be right back.
dotarliśmy na kolejną miejscówkę wartą uwagi. Nazywa się Exit 55. Znajdujemy się w okolicach 25-30 km od centrum Dubaju. No i jest to miejsce, które lokalni uważają za takie jedyne możliwe. Jeżeli chcesz sobie z kimś udowodnić, kto ma szybszy samochód, chcesz pościgać, chcesz zarzucić gdzieś dupą. Kiedyś było całkowicie dzikie. Policja w ogóle tutaj nie przyjeżdżała. Była tutaj naprawdę garstka osób wtajemniczonych. Teraz no zdecydowanie większy ruch, zdecydowanie więcej samochodów, no i zdecydowanie częściej przyjeżdża tutaj policja. Natomiast widać wszędzie właściwie ślady, gdzie ktoś palił gumę, gdzie ktoś kręcił bączki, gdzie ktoś robił rondo i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, to jest ta mityczna droga, na końcu której jest Dubaj, cyk, którą widzicie w tym momencie na zdjęciu. I ta droga tak naprawdę nie istnieje, no bo to jest ta droga, ale na jej końcu nie ma całej takiej panoramy Dubaju, tylko to są przerobione jakby w Photoshopie zdjęcia, no bo jest łatwo tam wkleić panoramę takiego wielkiego miasta. Co ciekawe, tutaj w ogóle służby jakby nie zajmują się tym, że są wydmy na środku drogi. Jest pięknie wyłożony, równiutki asfalt, ale idzie w parze z tym to, że nawiewa nam masę piasku z pustyni po lewej, z pustyni po prawej i normalnie nagle, nie wiem, półtorej pasa jest zasypane piaskiem, więc jak już się tutaj ścigają, to jest taka w cudzysłowie niepisana zasada, żeby sprawdzić, czy gdzieś nagle przez środek asfaltu nie przechodzi wydma. Natomiast taka ilość samochodów tutaj w połączeniu z tym, że lecimy tutaj dronem, mamy takie eleganckie, niziutkie słońce, no to obrazek z gatunku tych zdecydowanie pięknych. Macie linę? Mówiłem, że wydmy są na środku drogi! Dajaj teraz do tyłu! Zara to będę miał! Kurwa! Damy radę, damy radę! Już palisz laka na tym! No? Już palisz laka na kostce! To trzeba tylko prawe tylne podkopać! Co to jest za zarząd dróg krajowych? Oni nie odwydmiają tu! Gazu mocno nie dawaj! Nie? Nie! Wisi? Dajcie linę! Kulinanem pociągnijmy! Wiecie co trzeba? Podkopać go od spodu! Słuchajcie, ja chciałem jechać na pełnym gazie, tylko zacząłem wyprzedzać hurakana, ja nie wiedziałem, czy on mnie widzi, nie? No i odjąłem trochę nogi z gazu, już było za późno. O, łopaty idą! Nie dobraliśmy tej opcji! Słuchaj, baba mówiła, że jak się nie będę uczył, to będę kopał rowy. No i nie myliła się. Ale kopię pod McLarenem, więc jest najgorzej. Tylko z wypożyczalni. Ola Boga, tu to, że mnie widział. Trzeba łopatować i łopatować. Czajno łopatować. Holender. Cokolwiek się spodziewał po Kamilu, biorąc go na pustynię w pijach. Dużo, dużo przyjemniej się tą łopatą pracuje tutaj w Dubaju przy tych 28, niż w tej Rumunii przy minus 28. Ty przeklęta babo z matematyki. Dużo lepiej, mógłbym tak chłopać i chłopać. Dobra, albo teraz, albo nigdy. Now or never. Dobra, dawaj linę. Bez liny nie p***a. Face hit your face, you be like. When the bass face hit your face, you be like. When the bass face hit your face, you be like. When the bass face hit your face, you be like. Mam druty, serio? Tak, no i to takie. To muszę na lewą teraz. Kolejny dzień naszej przygody rozpoczynamy w powietrzu, czyli zasadniczo z lękiem wysokości. No wspaniała zabawa, tak? We are thinking about buying a helicopter, but I don't fucking like flying. To ja p***o lęk wysokości. Tu ja p***o dajem, daj się złapać za nogę. A propos lęku wysokości, dwa dni temu byliśmy też na tarasie widokowym tutaj. Wspaniale było, tego nam było potrzeba. Co ty masz? Ja pierdolę, masz ale kurwa
gówno. Zgaście tą windę. Ja pierdolę, zgaście. Nie dotykaj tego. A mi się ręce spociły. Ja sobie tam bokiem przejdę. Ludzie nie są do takich rzeczy stworzeni. Ty na tej Burj Khalifie też przegięcie pyty jest. No ale co by nie było, to jak wygląda Dubaj z góry jest niesamowite. Rozmiar tego miasta, ilość ludzi w jednej metropolii, właściwie jak w całym kraju, i to dosłownie, faktycznie robi robotę. No ale kończąc opowieści geograficzno-podróżnicze, przejdźmy do tych, które interesują Was najbardziej. Do kwestii, które interesują Was najbardziej, co się kryje pod tym hasłem? Może jak już interesują najbardziej, to będzie to najbardziej luksusowy i najdroższy salon samochodowy na świecie. Może ta kolekcja, która za moimi plecami w First Motors, to nie jest 10 milionów dolarów, to nie jest 100 milionów, to nie jest 500 milionów dolarów, w ogóle o jakiej kwocie my mówimy, tylko 1 miliard dolarów w samochodach oraz zegarkach. Takie chodzą pogłoski, że tyle warta jest kolekcja tutaj na sprzedaż, która kryje się i w salonie, i w garażu podziemnym. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem. Nie wiem jak jest. Samochody mogą należeć do kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu właścicieli, ale mamy tutaj absolutnie wszystko. Na pewno mamy Bugatti, na pewno Koenigseggi, na pewno Pagani, na pewno Lambo, na pewno Ferrari, na pewno McLareny, na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. W takim razie, moi kochani, znajdujemy się w Dubaju przy samym Sheikh Zayed Road. To jest główna autostrada Dubaju i to tutaj mieści się salon, do którego w tym momencie Was zapraszam. Chodźcie, zobaczymy, co mają w środku. No a tak jak już zdążyłem powiedzieć, podobno jest grubo. Zwłaszcza jak SF90 w Spiderze stoi przed samym wejściem, jak jakiś w cudzysłowie niechciany. Nie trzeba było dużo czasu, mamy informacje z pierwszej ręki. 1 miliard dolarów to tylko i wyłącznie fake news i taka legenda tego miejsca. Porozmawialiśmy z gościem, który odpowiedzialny za to miejsce, no i mamy tutaj również niemało, bo między 400 a 500 milionów dolarów cały czas gdzieś tutaj dookoła się kręci. Natomiast sprzedano tutaj absurdalnie drogie samochody, sprzedaje się ich tutaj absurdalnie dużo, a te rzeczy są absurdalnie interesujące. Interesujące cyferki to na przykład to, co za moimi plecami, albowiem najdroższy sprzedany samochód tutaj w salonie, na chwilę obecną, który się tutaj znajduje, to Veneno. 11 milionów dolarów, czyli wbijamy gdzieś w okolice 50 milionów złotych. A gdybyśmy do tego wszystkiego chcieli jeszcze dołożyć na przykład VAT i akcyzę, no to szybowalibyśmy gdzieś tam wysoko. Natomiast najdroższe, które kiedykolwiek tutaj w First Motor zostało sprzedane, to było Porsche GT1. No i moi kochani, tutaj musieliśmy się już liczyć z drobnym wydateczkiem. Nie wiem, czy euro, czy dolarów. Dobra. 15 milionów dolarów, niech będzie. Taka drobne widełki, jak coś mogłem się pomylić, albo euro, albo dolary. W każdym razie, jednym słowem, no w k***e pieniędzy. Z interesujących tematów, na przykład nowy kuntacz. Ja nigdy jeszcze na oczy nie widziałem, teraz po raz pierwszy i powiem Wam szczerze, że rzeczywiście jest piękny, jest drogi, jest unikatowy, jest bardzo rzadko spotykany, ale wciąż w moje gusta zdecydowanie bardziej trafia na przykład Huracan STO, który zdecydowanie tańszy od tego. Natomiast cieszy mnie to, że chłopaki mają tutaj gust. Oni wiedzą, jak się rusza. R34 Skyline GTR. Gdyby tego wszystkiego było mało, w kolorze Midnight Purple, a gdyby tego wszystkiego było mało, no to stoją dwa koło siebie. Moi kochani, jeżeli chodzi o cyferki, które tutaj dookoła tego wszystkiego, no to jeszcze nie skończyłem, bo mam jeszcze coś interesującego. Tutaj rocznie sprzedaje się w okolicy 700 samochodów. 700 samochodów rocznie. To naprawdę nie jeden komis samochodowy mógłby się jarać sprzedając 700 sztuk rocznie. Wychodzi na to, że sprzedaje się tutaj w okolicach 58-59 samochodów miesięcznie. A to z kolei przekłada się na sprzedaż dwóch samochodów
dziennie. No piękna sprawa, z takiego salonu sprzedawać dwa samochody dziennie, ale ten salon to jeszcze nie wszystko. Rzeczywiście jest tutaj garaż podziemny, to nie był mit, natomiast nie możemy na ten garaż wejść ze względu na to, że są tam również auta klientów, są tam auta, które mają jakby ukryty spek, po prostu klienci go zamówili, nie chcą, żeby świat wiedział o tym, że jest taka specyfikacja na przykład jakiegoś Koenigsegga albo jakiejś Pagani i po tym jak go zamówili, od razu zamkniętym transportem trafił na ten garaż i nigdy nie ujrzy światła dziennego. Oprócz tego firma się rozwija, co ciekawe, ona ma tylko i wyłącznie 3 lata. Tylko i wyłącznie 3 lata stażu, ta firma jest tylko 3 lata na rynku, a już dzieją się takie rzeczy i otwierają kolejny salon tutaj w Dubaju, a samochody sprzedają worldwide. No i gadać by tak zasadniczo można o tym wszystkim, co tutaj się dzieje i co tutaj stoi bez końca. Ale my zdecydowanie na tym kanale bardziej wolimy to, jak te samochody się poruszają, więc nie będziemy spędzać tutaj całego odcinka. Rzeczywiście stoją tutaj Bugatti, stoją limitowane Ferrari, limitowane na przykład całe karbonowe McLareny. Ale fajnym w tym wszystkim jest to, że stoją tutaj również samochody, które na przykład jako jedne z pierwszych, które zjechały z linii produkcyjnej. Wiele z nich jest całkowicie numerowanych, wiele z nich ma limitowane kolory i wiele z nich jest dostępnych do zakupu właśnie tutaj. I moi kochani, to nie jest absolutnie żadna reklama. Po prostu wbiliśmy tutaj zaproszenia, że możemy to nagrać. To fajne miejsce, więc warto o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was chce sobie kupić, nie wiem, Bugatti Divo albo na przykład akurat rozglądacie się za Veneno, no to możecie wpaść i kupić. Natomiast po prostu jest to fajne miejsce, które zgodziło się dać nam opcję na nagranie i pokazanie Wam tego za pośrednictwem mojego kanału, więc nie szczędzę ciepłych słów. A tymczasem lecimy dalej, więc takiego kika Wam zapierdolę. Jesteśmy już we Włoszech. W głowach ilu z Was zaszedł w tym momencie proces myślowy, dlaczego on mówi o Włoszech, skoro jesteśmy w Emiratach Arabskich? Otóż nie. Nie jesteśmy w Emiratach Arabskich i rzeczywiście jesteśmy we Włoszech i rzeczywiście my do tych właśnie Włoch polecieliśmy. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie jesteśmy gdzieś w 40, 50 minucie materiału, że było tutaj masę kontentu i przewinęliśmy masę tematów, a film mógłby się już właściwie skończyć i tak zawierałby całkiem sporo treści, ale nie, to nie jest jeszcze koniec. Pozwólcie, że wyjaśnię Wam, po co my tam właściwie polecieliśmy i co czeka Was w tej dalszej części materiału. Jakże inaczej miałoby się to rozpocząć, jak nie migoczącym kogutem. Jesteśmy już we Włoszech i kogut rzeczywiście migocze, ale jest to ciekawostka, albowiem święto narodowe i kulturowe to nie jest kogut dla nas. Okazuje się, że tutaj w tej miejscowości, gdzie się znajdujemy, jest jakoś tak, że policja po prostu sobie patroluje tą miejscowość na kogutach, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i wcale, ola Boga, święto, mija na rondzie prosto, nie chcą zatrzymać nas. Znajdujemy się już we Włoszech, znaczy my znajdujemy się już we Włoszech, bo przylecieliśmy samolotem. Natomiast Han i cały zespół samochodów jechali przez, która jest godzina? 18.51, więc przez 23 godziny totalnie, bez przerwy. Także Han ma nowy rekord. Dla nas to już, no bo jakby lot samolotem trwał 1,5 godziny, odebraliśmy samochód z wypuszczalni i jedziemy teraz już na tor, żeby zostawić tam samochody na jutro rano, odebrać Hana i zobaczyć, prawda, jego na pewno wysublimowaną, jakże zachwyconą minę, że przez te 23 godziny bez przerwy tarmosił właściwie przez całą Europę. Także sprawdźmy. Jest i ona, jest Mona Lisa, jest i Sprinter. Tak jak powiedziałem, cały wystrzelony oponami. Witamy bardzo serdecznie ludzi od zadań specjalnych. Kłaniamy się. Jest i on. Wow. Witam bardzo 30, serdecznie. 36 godzin. Co 36 godzin? To żeśmy nie spali. No nie spali, to może tak. Bo jechaliście to kurwa 23, ale wyglądasz źle, kurwa. Dobre miejsce na trening. Tak niedaleko. Kurwa, gdzie ty idziesz? Co ty gadasz? No, o, wypadła! Jedna wyleciała. No, no to moi kochani, jesteśmy na treningu. Jesteśmy na treningu w okolicach Neapolu, więc jesteśmy zupełnie daleko od Polski, ale tutaj dzisiaj, tak jak powiedziałem, już 16 stopni Celsjusza, więc znacznie lepiej. Ile ważyła ta przyczepa z paliwem, felgami i oponami? Panie Tadeuszu? Nie wiem, choć się domyślam.
Natomiast no, szczęśliwie dojechało i co ciekawe, jedna wypadła nawet. Bo nowa okleina. No, wiem, wiem, ale tak delikatnie tylko ty. Poza tym zara kisa zajebiesz, nie aż tak poprzewracałeś? No trochę się poprzewracałem. Tomek, się... jak żeś jechał? Bo w ogóle była taka akcja. No. Myśleliśmy, że nas zawiną. O, co kurwa. Osobek wkurwił Włocha w tirze. Odbiło się na mnie, bo mnie zaczął w tunelu spychać na ścianę. Bo jak kurwa by nie te drogie lusterka w tym Iveco, to bym się nie odsunął. Ty, gość jechał i nas normalnie spychał, co tak przez 20 km i dzwonił na policję. A dawaj do niego coś powiedzieć, zjeżdżaj kurwa, zjeżdżaj. Będziemy się napierdalać, teraz, tu. Jak mu to powiedziałeś po włosku? Mama mia, napierdalando. No, a w ogóle jeszcze taka informacja jakby dla was, premierowa. Han kupił sobie nową lawetę. Dobra, to nowa laweta ma rejestrację Han. Ale Han ma zajawkę na drift. I moi kochani, ja składam jeszcze jedną S15 Silvię, żeby mieć kopię Monalizy do tematów treningowych i do zawodów ewentualnie. A Smurf zmienił kolor, teraz jest jaśniejszym wydaniem Smurfa. I Smurf zmienił również właściciela, albowiem Han odkupił ode mnie Smurfa. Więc ten samochód właściwie przyciągnął tutaj dla siebie. On również będzie się uczył, natomiast S15, tak jak mówiłem, po kompletnym serwisie, nawet oryginalne lampki, nowa okleina. A Piotrek co przywiózł, no dowiemy się dopiero jutro, a wy właściwie za kilka sekund, albowiem od niego przyjeżdża cały tir i 3 samochody. Jest poranek, jest godzina 10:05, jest piękna słoneczna pogoda, jest z nami również on. Witamy bardzo serdecznie, Piotr Peter Więcek, czyli tak jak mówiłem, gość, którego możecie już kojarzyć ode mnie z kanału. Ty zapierdalasz, no nie? I Peter w rękach dzierży mój, w cudzysłowie, talent. Kurwa, talent po chuju. Żeby coś z tego wyszlifować i został mianowany nauczycielem mej osoby, jeżeli chodzi o drift. No lepiej być nie mogło, przyjechaliśmy do Włoch i przywiozłeś Suprę i dwie S15. I Supra to jest twój target na ten rok, tak? Dokładnie, to będzie auto w tym roku, już sobie postanowiliśmy. I o dziwo, na dzień przed wyjazdem tutaj w te piękne włoskie klimaty udało nam się ją okiełznać, zaczęła nas się już troszeczkę bardziej słuchać, także miejmy nadzieję, że wyciągniemy już coś z tego wyjazdu, ale przede wszystkim ja bym chciał, żebyś ty wyciągnął właśnie jak najwięcej i ja będę się starał. Nigdy nie byłem nauczycielem, także później mnie ocenisz, jak się spełniłem w tej roli. Zobaczymy. Ja myślę, że będzie dobrze. Już trochę mi poprzekazywałeś. My przywieźliśmy 2 samochody. Damian będzie śmigał, ja będę śmigał. Ty też ocenisz moją S15. Czy mamy coś zmienić, czy mamy ją ustawić inaczej, czy ona ma być szybsza, wolniejsza, ma mieć więcej gripu, mniej gripu. Trochę też mam wrażenie, że odbiorców moich będzie interesować to, czy nowa Toyota Supra to jest buda, która w przyszłości będzie mogła być tak dobrym driftowozem jak S15. No i niewiele ludzi póki co dobrze ustawione nowe Supry ma, więc jak będziesz się mógł podzielić tą informacją z moimi odbiorcami, to na pewno będą ci bardzo wdzięczni. Wszystko się okaże, czas pokaże, słuchajcie, zobaczymy. Co masz w plecaku? Ja mam w plecaku esencjal drifterski dla ciebie. Tak? Drifty, freebisy, chciałem oficjalnie ci przekazać, żeby nie było, jako drifter musisz być też odpowiednio ubrany, wiesz. Dobrze, dostałem ciuszki od Piotrka. I dostałem informację o oponach Valino, to są opony zdecydowanie za szybkie póki co dla mnie. Nie? Nie, wcale nie, na pewno nie. Będzie dobrze. Dziękuję ci pięknie. Zajmiemy maszyny, lecimy na tor. Dobra moi kochani, w takim razie ja przebieram się powoli w kombinezon. Tutaj jest strasznie głośno, mam nadzieję, że wy dobrze słyszeliście to, co chcieliśmy wam przekazać. S15, Silvia, Monaliza została złożona świeżutko teraz tu po zimie. Cały silnik wsadzony od nowa, temat układu wydechowego, układu napędowego, przejrzeliśmy dyferencjał, przejrzeliśmy skrzynię biegów,
no taki naprawdę bardzo duży serwis, więc to też będzie swego rodzaju test i egzamin. Wszystko tutaj dzisiaj dookoła driftingu, dookoła pięknego obrazka, no i też temat, nad którym właśnie cały świat się zastanawia. Czy nowa Toyota Supra, taka jaką zbudował Piotrek, taka jaką my również mamy w Polsce, jest samochodem, który będzie zajebistym driftowozem. Nie przeciągam więc, moi kochani, lecimy. Faktem jest, że trochę tego przywieźliśmy. Wypakować wszystkie opony, paliwo, busa, no i po to w sumie też był zakupiony Sprinter w takim konfigu. Cały serwis na pace, a z tyłu idzie jeszcze spać. Bez przypalania. Mamy kilka dni jazdy, Mona Lisa ląduje więc na podnośniku i klasycznie grzejemy skrzynię, grzejemy też dyfer. Natomiast trening, moi kochani, wygląda tak, że są dwie szkoły jakby, jeżeli chodzi o cały temat driftingowy. Szkoła, która mówi, że jak najszybciej z jazdy solo trzeba przejść do par i jak najszybciej te pary trzeba wykonywać i je wymasterować. Oraz druga szkoła, czyli ta, w której jestem na chwilę obecnej, a mianowicie, że jakby najpierw trzeba wymasterować jazdę solo, a dopiero później zabierać się za pary. I ja byłem uczony już przez wielu, naprawdę wielu drifterów. Byłem już też jakby takim samoukiem. Proszę mi tu tą Suprą teraz nie hałasować. Dziękuję pięknie. No i tutaj teraz dostałem informację, ja bym już chciał w drzwi, już bym się chciał z Piotrkiem przepychać, już bym chciał sprawdzić, czy bardzo nie mogę go dogonić, czy tylko trochę nie mogę go dogonić. Natomiast mam jeździć solo, więc ta jazda wygląda już coraz lepiej. Na samym początku, na inicjacji, miałem w okolicach 70-80 na godzinę, teraz zaczynam to wszystko czuć. Myślę, że teraz gdzieś w okolicach 100-110. Idę już coraz szerzej, momentami już nawet koło parę centymetrów za trasą, wygląda to coraz bardziej widowiskowo. No i ja czuję się coraz pewniej. Więc tak naprawdę nie liczy się to, jak długo jeździsz w drifcie, tylko jak wiele opon w drifcie już wypaliłeś. Piotrek sobie katuje Suprę cały czas, to wygląda już naprawdę grubo i jedzie to naprawdę grubo, zresztą widzieliście i widzicie to doskonale, a ja sobie katuję swoją S15. Teraz zmieniliśmy przełożenie, więc znowu będę się uczył troszeczkę inaczej zachowania tego samochodu. Don't need no time, watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's bae, need you every day. You light my oxygen, make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the to the flow, to the couch. Might wait, the name is up. But you can't break the route. In the end, we gon' make the cap. I think we gon' hit the show. Part two, we gon' make the house. Miss me, you gon' get tipsy, need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars tryna copy my steel. Jazda jazdą, technika techniką, ale mamy jeszcze stronę mechaniczną w tym wszystkim. Mona póki co, podkreślam póki co, no bo nie obejdzie się bez problemów. Będzie co z tego? Miejmy nadzieję. A nie takiej odpowiedzi oczekiwali ci wszyscy ludzie. Natomiast pierwsze padło na nową Suprę. Samochód zjeździł właściwie cały okres przygotowawczy tej budy do startów na jednym silniku, no i ten dziś uznał, że on już nie chce jakby współpracować. Tak, Supra zakończyła trening na dzisiaj. Mam nadzieję, że tylko na dzisiaj, ale to już muszę pogadać z chłopakami. Mamy jakieś uszkodzenie, wygląda to, że pompa oleju rozłożyła się na części podczas ostatniego zakrętu. Aż było fajnie! Już wam mogę zaspoilerować, że motor faktycznie wyląduje w koszu. Także sekunda ciszy dla jednego 2JZ mniej na świecie. Natomiast nie zwalniamy, a wręcz przeciwnie.
Dzień drugi, moi kochani. Dzień drugi rozpoczyna się właściwie serwisem, a mianowicie kulturalnie. Witam, siemano. Siemano. Witam bardzo serdecznie dnia drugiego. Cześć, cześć. Piotr, dlaczego o godzinie 9.38 rano... Nie ma to oglądek, a mnie, słuchaj. Dlaczego o 9.38 rano wyciągacie 2 jadzeta? Tam wyciągamy, no. Sprawdzamy po prostu, to jest taki czek. O kurwa. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Tak czy siak, wczoraj stanęło wieczorem na tym, że ktoś wiezie samolotem z Polski części. To jest aktualne? No. O 11 odbieramy naszego drogiego birolka z lotniska w Neapolu i będzie on miał ze sobą pompę oleju i miskę. Dobra. Także będziemy reanimować. Słuchajcie, na tym polega drift właśnie. Nieważne co robisz, jak robisz, to te motory jadą parędziesiąt razy dziennie, po parędziesiąt sekund na odcięciu. No i w końcu musi się coś odpierdolić i się wysypać. U mnie jest to samo. Ja, że wczoraj, to tak dziękowałem tej Monalizie, mówię, jest, kurwa, nie moje w końcu. No ale też nie fajnie, że twoje, no. Jak coś jeszcze w Smurfie mamy silnik, jakby było potrzeba, ogólnie mamy dawców, więc jest okej. Okay. Natomiast, że wiezie goś części z Polski wam samolotem i to takim rejsowym normalnie, nie? Więc tam rejestrowany bagaż musi być, kurwa, wesoły. I odbieracie go tutaj i przekładacie silnik z S15, tak? Tutaj. Dużo roboty, ale będzie jeździć. Nie, no na pewno będzie jeździć. Więc moi kochani, to jest właśnie drifting, na tym to polega, na to się trzeba przygotować, to trzeba brać w koszta, to trzeba brać we wszystkie ewentualności. Tak też jest w tym wypadku. Nigdy nie wiesz, kiedy cię dojedzie. Dlatego tanie driftowanie, 1.8 i esik. Polecam. Daj się garnąć. Ten gość mnie każdego dnia zaskakuje, k***a, patrz jak się cieszy, ty. O co chodzi z tą ręką, co ją wystawia? Łapę ciągnie. A. Można robić serwis. No, to fajne jest. Nie wiem, ilu z was jest operatorem wózka widłowego. Pewnie wielu z was, bo często od widzów to słyszę. Zajebista robota. A w ogóle jaki ten, taki k***a kontrola, ta skrętna tylna oś, jak w S-klasie trochę. Ten na oko ma z 50 lat, a bangla. Jak wy na nowych pracujecie, to szkoda. K***a bąk. Ja pierdolę, nienawidzę. Odstawiony na tę oponę, spoglądam na niego, majestatycznie stoi i powiem wam szczerze, że zajebiście to wygląda. Normalnie jakby to miał być jakiś mebel. Żeby z niego tak nie ciekło, to można by go w salonie postawić koło telewizora na tej oponie i zobaczcie. Chodź tu. Chyba najfajniejszy jest ten kadr taki, o jak się teraz przybliży trochę. Mamy turbo, mamy ciepłą stronę, mamy zimną stronę, cały ten front taki z przezroczystą osłonką. Powiem wam, że dzieło sztuki, jakby nie patrzeć. Trzeba drugi wytargać jeszcze. Widzicie to? To jest lampa do S15, oryginalna, silwiowa, japońska. Bardzo ciężko dostępna, zarówno przednia, jak i tylna. No i przychodzi czas na rozdział, na który ja najbardziej czekałem, ale Monaliza chyba najmniej, albowiem jazda w parach. To nie oznacza nic innego jak 90% prawdopodobieństwa kolizji, niewyhamowania, wylecenia, stuknięcia, zespinowania, uderzenia przodem, tyłem, bokiem, w koło, w zderzak, w lampę, w maskę, cokolwiek innego, więc możliwie pewnie zdejmiemy sobie przedni zderzak, zdejmiemy przednie lampy, zdejmiemy tylne lampy, albowiem naprawdę części DS15 oryginalne są mega ciężko dostępne i szkoda byłoby je zaparkować w drugiej S15. Czułko. Rozpoczęło się śmiganie w parach, a właściwie to pierwsze kroki nauki tej sztuki. Powiem wam, że znacznie łatwiej jest na śniegu gruzikami, więc dobrze jest od tego zacząć. Tutaj mamy gigantyczną ilość trakcji, szybki samochód, bardzo szybkiego uciekającego. Jak goniący minimalnie zaśpi, na przykład o sekundę, albo nie wiem, spóźni przekładkę, no to już musi ciąć zakręty, żeby dogonić. Zdarza się też tak, że chce dogonić aż tak bardzo, że tak zwana agroturystyka ma miejsce. Czy ty jesteś człowiekiem, który przywiózł części z Polski? Tak, z misją ratunkową. Jaki wysoki chłop jest. Wielki człowiek. Dosłownie i w przenośni. Jaki dźwięk był. Najlepszy rejestrowany, jaki widziałem od dawna. Bez hitu.
Przejazd za przejazdem, dziesiątki opon kończą żywot. No i tak jak zapowiadałem, na szczęście pieca nie wysadziło, ale bez problemów się nie obeszło. Głowica woła o pomoc. Jeśli chcecie powalczyć za wszelką cenę, żeby to wskrzesić, to trzeba by pokrywę zdjąć i szczelinie mierzem popatrzymy luzy, nie? I jak mu usiadły luzy, to albo się gniazda zapadły w głowicy, albo zawory. I wtedy to na szybko możemy, wiesz, rozpiąć rozrząd, zdjąć wałki, wymontować szklanki, pojedziemy tu na maszynę jakoś, obrobimy te szklanki, które trzeba, obniżymy tam o trochę, o dwie dychy załóżmy, czy 2,5, założymy z powrotem, zmierzymy luzy, jak utrafimy za pierwszym razem, głowica do zdjęcia i do inspekcji, gniazda do obrobienia, zawory, nie? Brzmi banalnie prosto. Jakie było prawdopodobieństwo, że w promieniu 4 km od toru, a naprawdę jesteśmy w bardzo niewielkiej miejscowości, wręcz powiedziałbym, że ten tor jest na wsi, znajdziemy firmę, która relatywnie do tego wszystkiego ma wielką halę, zobaczcie, naprawdę niemałą, i cała ta hala zajmuje się regeneracją silników takich zwykłych, standardowych, takich jak na przykład te dwa, które sobie tutaj leżą, ale również budową silników do go-kartów i budową silników do motorsportu, i akurat będą mieli dokładnie te customowe części, które są nam potrzebne do naszego JZ-a. No, prawdopodobieństwo było praktycznie równe zeru, ale rzeczywiście tak też się stało, no i uratują nas. W tym momencie kupujemy to, czego nam brakuje, czyli pastylki pod szklanki, jak to brzmi jak jakaś zastawa stołowa w domu, ale nie, to są części tam dookoła głowicy w 2JZ-cie, nieważne. W każdym razie to, czego nam potrzeba, wracamy na tor, naprawiamy to i możemy śmigać dalej. I takich, powiem wam, sytuacji jest bardzo dużo podczas tworzenia całego tego kanału, tylko jak filmy są takie zdecydowanie bardziej napięte i tak dalej, no to o wielu z nich nie opowiadamy, ale pamiętacie na przykład jak w Bośni i Hercegowinie, tak jak teraz widzicie, znaleźliśmy nagle warsztat, który był w stanie wziąć naszego GTR-a żółtego, no i wtedy go naprawić i mogliśmy dzięki temu kontynuować jazdę nim, bo tak to musiałby wracać na lawecie do Polski. No i tak jest również w tym przypadku teraz, tu, dziś i w tej chwili. O, pan właściciel. Głośno tutaj strasznie. Jak zobaczył, że nagrywam coś tutaj, to zapytał, czy nie chcę wejść na halę i czy nie chcę zobaczyć. Ja pierdzielę. Tutaj pracuje masa ludzi, tu jest, patrzcie, jest straszny hałas, więc nie będę dużo gadał, ale... O, tu już nasz człowiek, wszystko sprawdza. Hello. Naprawdę wielka hala. Patrzcie, to się ciągnie aż tam jeszcze daleko. Parę dziesiąt osób tutaj normalnie robi. Wszystkie mają specjalistyczne narzędzia i tak dalej. Nie no, normalnie hit. To są te rzeczy, o którym wam mówiłem, nie? Nagle jesteśmy w miejscu, chłop mówi, dawajcie, zapraszam do środka. Bye bye, thank you. I mówi, możecie sobie ponagrywać, a w środku wielka hala, zarówno sprzęty specjalistyczne, takie naprawdę do obróbki silników, do obróbki bloków i tak dalej, ale znowu z drugiej strony ziomale zajmują się też traktorami, ciężarówkami. I to jest taka spartańska robota na silnikach z lat 70. 80. No i umówmy się, zresztą zobaczcie, do czego to tutaj doszło. Mamy ściągnięte dekle od góry, mamy właściwie rozebraną głowicę, no i mamy pastylki do regulacji luzu zaworowego. No i umówmy się, że to raczej nie są części dostępne wszędzie od ręki i tak o, na półce. Natomiast tutaj, tak jak już powiedziałem, jakimś cudem się udało. Zobaczcie, Patryk ma tutaj wypisane, jakie luzy miały być. To jest kurwa normalnie matematyczna robota. A teraz co, mierzysz te? Grubości. Mówi to tak, co do setnych milimetra. Będzie coś z tego? Miejmy nadzieję. Kurwa, nie takiej odpowiedzi oczekiwali ci wszyscy ludzie. Musi zapierdalać, Patryczku. To ja wiem, ale lepiej nie zapeszę. Ale będzie. Będzie. No i już, tyle wystarczyło. Teraz już nam obiecał, więc nie ma wyjścia. Irlandczycy naprawdę mają bardzo wielu dobrych kierowców, tylko że tam na wyspach Anglia i Irlandia bardzo często ćwiczą. I mimo że znajdujemy się w słonecznych Włoszech, to dzisiaj tutaj tego deszczu spadło naprawdę sporo. Ale nie odwołujemy treningu, tylko będziemy na mokrym latać. Zupełnie inne prędkości, nieco inne kąty, nieco inne miejsca przekładek, przede wszystkim zdecydowanie mniej agresji. Samochody z zupełnie inną prędkością, zupełnie inne miejsce wejścia na inicjacji, ale nad tym również trzeba panować. Więc tego treningu dzisiaj nie odpuszczamy i bardzo możliwe, że jeżeli nie dopada nam więcej deszczu, no to kwestia paru dziesięciu przejazdów i będziemy mieli już suchą nitkę, którą będziemy jeździć, ze względu na to, że po pierwsze delikatnie wieje, a to bardzo sprawnie osusza, a po drugie kręcące się z gigantyczną prędkością tylne koła driftowozu również bardzo sprawnie osuszają asfalt. Natomiast mówię wam o tym ze względu na to, że jeżeli pada deszcz i macie opcję na trening driftu, to wcale nie odpuszczajcie. Po pierwsze, bardzo ważne jest panowanie nad samochodem w momencie, kiedy zmieniają się warunki, bo gdybyście kiedyś chcieli śmigać
śmigać na przykład w deszczu na zawodach albo na treningach, no to później będziecie już mieli przewagę nad przeciwnikami i najlepszym dowodem są na to właśnie kierowcy na przykład z Anglii albo z Irlandii, którzy bardzo często w takich warunkach ćwiczą. A po drugie, pamiętajcie, że macie wtedy zdecydowanie mniejsze koszta, no bo samochody na deszczu właściwie mogą zrobić w okolicach 20-30 takich kółek, jakie standardowo na suchym robią w ilości sztuk 2, może 3, czasem 4 kółka. Także treningu nie odwołujemy, mamy nadzieję, że przesuszymy tor, a póki co będziemy śmigać na mokrym. Dobra, mam mikrofon wsadzony tutaj do kasku. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć. Postaram się nie krzyczeć, ale w samochodzie jest naprawdę głośno. Samochód dalej rozebrany, ze względu na to, że dalej będziemy katować pary. No i ze względu na to, że tak jak mówiłem, jest mokro, więc łatwo jakiś błąd, a za to ciężko o lampy do S15. Pakuję się do środka, witam was bardzo serdecznie. Mamy kamerę tutaj oraz kamerę tutaj. Wepniemy sobie pasy. Wepniemy sobie kierę. Mona Lisa akurat ma zajebisty ten system wpinania i wypinania kiery. Wiele samochodów teraz to ma, ale dużo, dużo wygodniej się wysiada. Założymy sobie rękawiczki i puścimy sobie szybkę na dół, żebyście troszeczkę lepiej mnie słyszeli. Tak jak mówię, postaram się nie krzyczeć, chociaż w samochodzie tutaj jest naprawdę, naprawdę głośno. Zeszliśmy nieco na dół z ciśnieniem. Piotrek uważa, że tutaj bardzo szybko będzie z powrotem sucho. Zaczynamy sobie dzisiejszy dzień od tego, żeby dogrzać samochód i zobaczyć, jak się zachowuje. Zobaczcie. Ledwo dodałem gazu i już jestem ustawiony bokiem. Co nie zmienia faktu, że i tak mamy całkiem sporo przyczepności, ale sprawdźcie to. Robię redukcję, dwójka. Tutaj standardowo wczoraj było 70 km na godzinę. I zobaczcie. Praktycznie w ogóle nie dodaje gazu. 4000 obrotów, gigantyczna kałuża na środku, więc to są rzeczy, które całkowicie zmieniają jakby tą trajektorię lotu samochodem bokiem. Dogrzewamy sobie olej. O! Dogrzewamy sobie dyfer. Popatrzcie. I jedziemy dalej. Dobra. Jesteśmy na starcie, przed nami w okolicach 200 metrów prostej startowej. Dzisiaj teraz pierwszy przejazd bez szału, dwójeczka, sekwa, trójeczka. Wrzucamy się i zobaczymy. Auto momentami ma tyle samo trakcji, co miało wczoraj, bo mamy inny rodzaj asfaltu. Zaraz mamy jakąś łatę, która była robiona, nie wiem, 2-5 lat później, albo nie wiem, tydzień czy 2 tygodnie temu wylał się na nią olej i znowu przez chwilę całkowicie nie mamy tej trakcji. Więc taki przejazd zapoznawczy. Myślę, że teraz już wiem, gdzie, co i jak. No i postaram się zrobić taki pełny. No i mamy znowu prostą startową. Minęliśmy Damiana, dwójka, trójka. Wrzucamy się. O, dupa zaczyna nas wyprzedzać, ale wróciliśmy do gry. O, wielki kąt. I hop. I teraz decydujący fragment, który ma dość sporo trakcji. O. O, zobaczcie. O, i tu znowu ślisko. No mamy, tak jak powiedziałem, zdecydowanie zmienne fragmenty. Mamy dużo trakcji, mamy mało trakcji, ale widzicie teraz, na czym to polega. Jak chcesz wystartować w zawodach, to może być dokładnie taka sama sytuacja. Tutaj był asfalt robiony w 2015, tutaj w 2019. Te asfalty się różnią od siebie, mają różną trakcję, dokładnie tak jak tutaj. Trzeba się nauczyć, płynnie to przelatywasz, momentami jesteś w większym kącie, momentami w mniejszym. Musisz po prostu zdecydowanie szybciej reagować na to, co się dzieje na kierownicy. No i tak, czymże byłoby to wszystko, gdybym na sam koniec czegoś jeszcze fajnego, takiego ekstra dla tych, którzy do samego końca oglądają, nie miał. Zasadnicze pytanie w drifcie. Budda, czy ty potrafisz zrobić 360? A ja wtedy odpowiadam, pytasz dzika, czy sra w lesie? A gdzie ma srać, jak nie w lesie? No.
Także tak, po japońsku jako tako, ale to jeszcze nie wszystko, bo zdarza się również tak, że podczas tych wszystkich nagrań, wyjazdów, żeby dostarczyć jak najpiękniejsze kadry wam wszystkim, moje mordki, no na przykład ma miejsce taka oto sytuacja. Le situation. No i tak, czasem tak bywa. Dziękuję, jeżeli dotrwałeś tutaj do samego końca. Natomiast my widzimy się już całkiem niedługo na salach kinowych. I to właściwie w całej Polsce. I co ciekawe, jakby zainteresowanie filmem wytworzyło się tak olbrzymie, że kina chcą publikować już od 21.03. Ze względu na to, że jest wtedy Dzień Wagarowicza. W ogóle wywaliło strony internetowe, tam Multikina, Kina Helios. No ogólnie zajebiście wam dziękuję. I jestem wam po prostu wdzięczny, że jesteście tak zainteresowani tym, co przygotowaliśmy dla was, jeżeli chodzi o projekt kinowy. I mamy tam realne możliwości, moi kochani, przebić wiele polskich rekordów, jeżeli chodzi o kinematografię. Więc jednym słowem, dziękuję. A dwoma słowami, dziękuję. Nara. Jak? Włoszech czy Włoch? Czy Włoszech? Czyli do Włoch. No dobra, czyli pojechaliśmy do Włoszech. Pojechaliście do Włoch. A, do Włoch, sorry.